Okej, wróciłem. Kurde, zaśmieć pomyliły przyciski. Ale dobra, luz, ogar. Pustynia. Ile osetu królewskiego ja nie mogę. O, zbiera się na burzę pieskową. Nie masz tak być. Co to jest? O piepsie, może nie. Dobra, koniec żartów o czarnych. Chociaż to czarny humor. Ale nie, bo jeszcze weźmiecie mnie za rasistę. Ludzie, powiem wam, jaką miałem teraz akcję. Chociaż nie, później wam powiem. Powiem w którymś vlogu. Dzień dobry. Ja ten będę kulturalniejszy. O Boże, ile mamy wytrzymałości. Jep. Nie, to nie, dobra, nieważne. Okej. Byłem w tunelu w Lago. Niewolnicy dalej tam są? Nie. Lago zostało napadnięte przez koczowników. Niewolnicy zniknęli. Na wściekły oddech Beliara! Mam już tego dość! Ożywieńcy w Bensali, koczownicy w Lago, cały świat oszalał! Nie powinienem ci płacić za takie informacje, ale oczywiście zapłacę. Ożywieńcy w Bensali? Nie słyszałeś o trupach powstałych z martwych? Nic o niemogących zaznać spokoju przeklętych zmarłych? Nie rozpraszaj się tym. Masz tu aż nadto zadań. Zostań tutaj. Trzymaj się z daleka od Bensali. Co teraz zrobisz? A jak myślisz? Ponownie zajmiemy tunel, rzecz jasna. Nie możesz się doczekać roboty? Idź do Vasco. Niech wypożyczy ci kilku niewolników. Byle nie najlepszych. Okej. Vasco Tabasco, jak to mówią. Sancho mnie przysyła. Mam zabrać dwóch niewolników do Lago. Do Lago? I pewnie produkcja nie może ani trochę zwolnić. Dobra. Słuchaj, weź tego wynędzniałego. Poradzimy sobie bez niego i jego towarzyszy. A, jeszcze jeden. Skoro i tak zmierzasz do Lago, może przyniesiesz mi paczkę badziennego ziela? Dobrze ci za nie zapłacę. Oto twoja paczka bagiennego ziela. Doskonale, ojcze uczynności. Pozwól, że okażę ci moją wdzięczność. To mnie znowu sporo kosztowało. Ciekawe. Co? Dość długo pracowałem dla Sancha. Pewnie to on zajmuje się daniną dla Zubena. Jednak możesz mi wierzyć. Wystarczająco dużo zostaje dla niego. Do czego zmierzasz? Mógłbym wysłać cię do Bragi, do handlarza niewolnikami, z ogromną sumą pieniędzy. I? Oczywiście tylko na niby. A po drodze zaatakowaliby cię koczownicy. Jeśli taką właśnie historyjkę usłyszy Sancho, dostaniesz ode mnie 500 sztuk złota. Jesteś pewny, że mi uwierzy? Gdybym nie był pewny, to w ogóle bym tego nie proponował. Pomyśl o tym. Jedno małe kłamstwo i możemy zaczynać interesy. Oczywiście się na to nie zgodzimy, bo jesteśmy uczciwi w ciul. Vasco zaproponował mi podejrzany układ. Jaki? Opowiedz szybko. Chciał cię naciąć na okrągłą sumę. Tak długo go znam. Zawsze tak dobrze mu płaciłem. Czemuż mi to robi? Nie puszczę mu tego płazę. Każdą monetę odbiorę sobie z jego wypłaty. Co do ciebie zaś, jestem bardzo zadowolony. I dobrze. Okej, trzeba wziąć tych niewolników. Najpierw mała przerwa. Jestem wychudzony. Wyglądasz dość... chuderhawo. No cóż... owszem. Od tygodni pracujemy w tunelach.
Jestem u kresu sił, ale tak to już jest. Niektórzy mają miecze, a inni kilofy. Weź swoich towarzyszy i chodźcie ze mną. Oczywiście. Skoro jeszcze żyjemy, to można nas zmusić do cięższej pracy. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Jedziesz. Dobrze, my w ogóle idziemy. No dobrze, aha, bo tam, dobra, nieważne. Nieważne. Z powrotem do tej kopalni, no ja nie mogę. Się zaczyna robić irytujące. W sumie niedługo będzie next poziom. Się przydało nauczyć trochę złodziejstwa. Teraz może olejmy żyćku i pójdziemy w złodziejstwo, tak jak wcześniej mówiłem. Ale to taki szczególik mały. Boże, idź się w pizdu, chodź. Pokazałeś mu. Tak, bo tego rozwalić na pięści. O jedną parszywą bestię mniej. Proszę. Nie się napiję, bo... mi to umrze i co? Quest niewykonany. Jak leży. Rozkraczony synek, jakbyś u ginekologa był. Bo ty jesteś ona i dlatego. A, rozumiem. Omijamy roślinki, haha. Nie, no bra. Idziemy normalnie. Gdzie ten synek idzie? Płacze. Że pracuję. Cieszę się, że w ogóle żyjesz. Mógłbyś nie żyć. No, synek, kuźwa, nie irytuj mnie. Trzeba dalej wejść. Jesteśmy na miejscu. No świetnie. Będziemy dalej machać kilofami. Zabierać się do roboty. Dobrze. Już się zabieramy. Okej. Tam ci dojdą. Więc no stres. A my z powrotem wrócimy do... A idą ciuliki. Dalej idziemy. Czekam. Daj się pieprznąć. Okej. Więc wykonaliśmy tam jakąś robotę.
Ekspik doszedł. Nie można zaprzeczyć. Hops, hops. Ha. No dobra. Sanchu. Wziąłeś niewolników? Tak, są w Lago. Doskonale. Mam nadzieję, że wciąż można tam pozyskiwać złoto. Oto twoja zapłata. Masz dla mnie jakieś inne zadania? Nie. Byłeś mi bardzo pomocny. Sądzę, że możesz spokojnie zapuścić się głęboko na pustynię. Z twoją pomocą na pewno. Rozumiem. Dobrze. Moje wpływy nie docierają wprawdzie aż do Isztary, ale i tak mogę ci pomóc. Mag Sigmor z Bakareszu wciąż jest mi coś winien. Dostaniesz list do niego. Może to ci pomoże. Powodzenia. Okej. Stać! Ani kroku dalej! Widzę, że się na coś przydałeś. Kontynuuj. Przyjdź do mnie, jeśli będzie ci potrzeba szkolenia. Pracuj więcej. Nie zapominaj. Mam cię na oku. Nie. No to kiedy, jak... W sumie wszystko... Zdradziłeś mnie. Przeklęty psie. Przez ciebie źle wyglądam. Niech ja ci tylko powiem. Tak? Co? Nic. Okej. No to idziemy do Ben Erai. No cóż innego tu zrobić? Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. W sumie nie. No w sumie tak. W sumie nie wiem. Okej. A może w Ben Erai ktoś mnie nauczy złodziejstwa? Jest też taka możliwość. Sobie przygotuję łuczek. To będzie sporo zmarłych. Dużo marlaczków. Niestety. A krwiopijca, zresztą mogę sprzątnąć. Umarłeś i ty też umarłeś. 50 punktów. Nie, jest źle. Przecież mogło być lepiej. Mamy tę świątynię. Ale my musimy iść do Ben Erai. Ben Sali znaczy. Kurde, myślałem, że jeszcze będzie szedł. Pysk. 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 Ale i tak mamy wciór strzał. Fuck this shit. Okej. Sztoła. A my tam idziemy. Tam jest jaskinia. To trzeba sprawdzić. Każdą jaskinię trzeba sprawdzać. Taką, co nie jest w mieście oczywiście. Bo jak w mieście, to zwykle to jest kopalnia. No jedynie w Gocie, ale to było opuszczone. Znaczy nie opuszczone, tyle co...
Wymarłe. Ale my sobie tu damy Quake. Quake. Quick save. Głodnemu Quake na myśli. Okej. Skórzana tarcza i miecz asasyna. Okej. Łuk kompozytowy, rabuś. Rabuś. Aha, ten ma ten.